Heavy metal to nie tylko gatunek muzyczny, lecz także szeroki nurt we współczesnej kulturze masowej. Gatunek w swej sferze tekstowej odnosi się do modnej fantastyki naukowej i humoreski, opartej na czarnym humorze. Nie przedłużamy, zaczynamy. Na naszej scenie wystąpi dzisiaj zespół TSA Michalski Niekrasz Kapłon. Tak, to zespół TSA. Zespół po odejściu Marka Piekarczyka wrócił z nową energią i jeszcze większą mocą, którą nadają dwaj legendarni muzycy, Marek Kapłon i Janusz Niekrasz oraz wspaniały wokalista Damian Michalski. Zespół może się również pochwalić świetnymi gitarzystami, którzy są dzisiaj z nami. Maciej Wester i Piotr Lekki. TSA Michalski Niekrasz Kapłon to dawka wspaniałej energii, to stare, uwielbiane utwory oraz nowy, świeży materiał, na który fani czekali ponad 15 lat, bo kto nie chce usłyszeć jeszcze raz 51, Trzy Zapałki czy Marsz Wilków? Prosimy o wielkie brawa dla zespołu. Thank you.
Wszyscy święci!
marzeń opiszę świat. Chciałbym chociaż raz na całego wariatem być. Z oczy wydobyć coś śmiesznego, tym tylko żyć. Mam szeptać, chcę krzyczeć, powolutku żyć. Mam szeptać, chcę krzyczeć. Mam szeptać, chcę krzyczeć. Czujecie w tym wirusowym świecie, słuchajcie. Kurde, taki wirus to można przechodzić, nie? Na co was stać? Może pokażecie teraz wy. Ej! Nie ma nic. Ej! Ej! Yeah.
tylko tobie jest źle. Słuchajcie, jakiś czas temu popełniliśmy taką gafę i wystawiliśmy info na naszym Facebooku, że powstanie coś nowego. I tu się zaczyna problem. Chcecie usłyszeć coś nowego? To będzie numer, który skomponował Marek. No, troszeczkę mu w tym pomogliśmy. Utwór zwiastuje nadchodzącą płytę, która mamy nadzieję wyjdzie tej jesieni. Tytuł to Żarłacz. Konin! Pobiegamy. Maratończy! We'll be right back.
Jeszcze coś nowego? Ale żebyście to usłyszeli, my musimy usłyszeć was. Panie akustyku, publiczność głosi troszeczkę do odsłuchu. No chcecie czy nie? No, tym razem z szuflady pana Jasia numer Ostatni pociąg. Co? Słuchajcie, a propos, bo jedziemy dalej i zostajemy przy twórczości pana Jana.
Przy okazji chciałem go pochwalić tutaj przy was wszystkich. Nie wiem, czy zauważyliście progres u Jasia. Przez 30 lat stał w miejscu. Dzisiaj zrobił pierwsze kroki. Kurde, choreografia mu się udziela i to niesamowicie. Zobaczcie, wielkie brawa dla Janusza, bo zaczyna mi deptać po piętach. Wielka fiesta! Słyszałem właśnie, tu wszystko elektrownia grzeje, nawet jezioro. Nie jedno? Kurczę, coś fajnego. Słuchajcie, kolejny numer, myślę, że nie ma co za długo zapowiadać. Ostatnio obchodziliśmy 26. rocznicę odejścia Ryszka Rydla. W międzyczasie też odszedł od nas Michał Giercuszkiewicz. Myślę, że dedykacją odpowiednią będzie dla nich 51.
Odszedłeś, bo byłeś słaby. Możemy dotknąć się naszymi pustymi duszami, obnażyć złe oszustwa i nasze wypalone sumienia.
już nie złamie nic. Bo tobie rosną białe skrzydła. Przybój na nich nawet pod wiatr. Jesteście gotowi? Na nowy plan życia! Ty rano otworzysz oczy, spojrzysz na świat. Pomyśl, że właśnie ty możesz być w życiu kimś. I cały twój schemat utraci swój sens. Pójdziesz swoją własną drogą. Musisz tylko tego chcieć. Plan życia musisz mieć. Musisz tylko tego chcieć. Bo zwykły plan życia z odrobiną szaleństwa. Plan bycia samo jest twoją szansą. I możesz stać się kimś.
musisz tylko tego chcieć. Plan życia musisz mieć. Musisz tylko tego chcieć. Naprawdę chcieć. Pogodne dni.
Kurde, w życiu tyle wody nie wypiłem. Tak, ja się gorąco. W przeciwieństwie do ciebie, wiesz, to ja... Mój układ choreograficzny jest troszeczkę bardziej urozmaicony. I muszę więcej wody pić, niestety, Jasiu. Chcesz się napić? Pierwszy karabin! Się tak strzelisz, karabin masz, strzelisz, zabijesz go! Uderzamy w płytę Proceder. Kto zgadnie, co to za numer?
się w kącie stać i zmartwienia zostaw gdzieś. Popatrz jak cały świat nieustannie zmienia się. A za sobą czasu szmat różnych przeżyć cały bór. Nasz czas powoli dobiega końca. Wy też idźcie już do domu, bo jutro trzeba iść do roboty. Czy nie? Nie? Kto nie idzie jutro? Masz prawie wszyscy. Tu tutaj się nie pracuje, czy co? Kurde, muszę się chyba tu przeprowadzić. Woda jak warnie, podgrzewana. Kurde, no nie, no po prostu bajka.
Słuchajcie, lecimy dalej. Co prawda dużo numerów nam nie zostało. Źle, nie? Ale bez obaw. To jest sama taki przywilej, że tak szybko nie kończy. Kolejny numer Jasia. Niezwyciężony. Chcecie? Ciebie zrób włosce, które miałeś w snach. Wokoło dziś nie pojmuję, że ma miejsce ten fakt. Dziś na wierzchołek góry będę szedł. Tam czeka owoc ciężkiej pracy mej, dla której wszystko poświęciłem. Całego siebie, rodzinę też. Biorę to, co się należy, i nie pozwolę, by ktoś pieczeń zdjął. Krew na rękach już zaschnięta, niezwyciężony górę będę się piął. Teraz, gdy mam już wszystko, nic mi się już nie chce, żebym po czasu zasypał piach. Nie ma perspektyw i ambicje poszły w las. Skończył się ubaw i beztroski czas. Niezwyciężony przecież chciałem być, lecz nieświadomy tego, że gdy nie ma marzeń, nie walczysz o nic. Zwykłym przegranym stajesz się. Biorę to, co się należy, i nie pozwolę, by ktoś pieczeń zdjął. Na rękach już zaschnięta, niezwyciężony górę będę się piął. Szczęście, że ja dzisiaj nie wracam z chłopakami busem, bo Marek by nie zdążył do pracy. Za chwilę drzewo. Słuchajcie, jak wspomniałem, powoli zbliżamy się do końca, ale bez tego numeru oczywiście też koncert nie mógłby się odbyć. Tak, tak, śmiało, można, można, można. W pierwszym momencie już myślałem, że zabijacie komary, bo takie... Walisz w te łapy, aż będą czerwone jutro.
można dupa. Brawa odrośnie. Heavy metal! Śmiała! Dzięki wielkie.
numerem właśnie chcieliśmy zakończyć tą edukacyjną podróż w Koninie. Cieszymy się, że chociaż do czegoś się mogliśmy przydać tutaj u was. Tak? No dobrze. Słuchajcie, jest taka sprawa, bo wiecie, nie lubimy się prosić o bis. Jak was jeszcze uszy nie bolą, to bardzo chętnie zagramy coś jeszcze. Słuchajcie, lampy tak dają, że ja was nie widzę, ale fajnie by było was usłyszeć. Marek wymieni bateryjkę w rozruszniku sercowym i... Chcecie? Sami tego chcieliście. Janek mówi, widzisz, że nie chcą. No i co teraz? Konin! Kto tutaj jest z rocznika 7-5? Albo coś około tego rocznika. I chodził do podstawówki w 83 roku. Koninie, obojętnie gdzie. Ważne, że do podstawówki, kurczę. Bo zagramy dla was coś z tego okresu. To zgadnie co? Nie. Gdzie napisa coś takiego w mega hopie? Musimy przyłożyć. Thank you.
wielkie Konin. Patrzcie się dobrze, bądźcie zdrowi, cześć!